serdecznie na dzisiejszej podpisaniu umowy, bardzo ważnej umowy dla naszego miasta, dla mieszkańców Elbląga, dotyczącej rozbudowy i modernizacji Szpitala Miejskiego imienia Pawła II. W imieniu pana prezydenta Witolda Wróblewskiego bardzo serdecznie witam pana marszałka województwa, pana Gustawa Marka Brzezina. Jest z nami również pan Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu. Jest z nami także pan Jacek Wójcik, zastępca dyrektora szpitala, pan Maciej Latecki, kierownik działu technicznego oraz pani Małgorzata Adamowicz, radna, zarazem koordynator projektu, pracownik szpitala. Tak właśnie, to chciałam dodać, że dzisiaj tutaj upomnę. Witam bardzo serdecznie pana Zygmunta Kiersza, dyrektora gabinetu marszałka Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Są również z nami pracownicy Urzędu Miejskiego, jest z nami skarbnik pani Danuta Grynis oraz pani Justyna Kowalczyk, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju. Żeby nie przedłużać, oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, że dzisiaj możemy podpisać tu właśnie drugą umowę, chyba jedną z finansowo oprócz wiaduktu najbardziej dużą kwotową umowę i tak jak Państwo wiecie bardzo oczekiwaną. Kiedy podejmowaliśmy temat służby zdrowia i szpitala, mówiliśmy również o tym, że konieczne jest, żeby można było nasze szpitale, już w tej chwili jeden szpital połączony, odpowiednio remontować, uzbroić właściwie, czy wybudować nową salę operacyjną, czy pięć sal dokładnie ujmując, to musimy pewne też ruchy ze swojej strony zrobić i to, że został szpital połączony jako jeden, stał się dużym, jest o stopień referencyjny wyżej, to też zaowocowało tym, że mogliśmy jako miasto starać się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. I to jest kwota bardzo duża, bo mówimy prawie o 33 milionach złotych, które dzięki właśnie wydanemu konkursowi samorządowi województwa panu marszałkowi możemy spożytkować na inwestycje. Stan, tak jak my, Elblążanie, jesteśmy w szpitalu technicznym, samych tych 10 oddziałów czy bloku operacyjnego, wiemy, że jest daleki od tego, co byśmy chcieli i obecne czasy przed nami stawiają. Zakładana inwestycja, którą bezpośrednio będzie prowadził szpital, bo tak naprawdę wnioskodawcą do konkursu do ZIT-u był szpital miejski, ale własne zabezpieczony samorząd ze środków finansowych pozwoli na to, żebyśmy mogli mieć w ciągu kilku lat, do 2020 roku, szpital o dobrych standardach, dobrze wyposażony, żeby mieszkańcy Elbląga, nie tylko, bo wiemy, że szpital przyjmuje też poza Elbląga pacjentów, był taki, żeby też mógł na właściwym poziomie zapewniać usługę, a też i całej kadrze medycznej, żeby zapewnić dobre warunki pracy. Chcę panie marszałku serdecznie panu podziękować, bo wiemy, że to nie tylko tak, że się napisze wniosek i się otrzymuje pieniądze. Trzeba spełnić kryteria, poprzeczki, które zawsze są stawiane przy konkursach, są bardzo wysokie. I chcę serdecznie, korzystając z okazji, podziękować panu marszałkowi, bo to jest, tak jak wiemy, jedna z kolejnych umów, które możemy dla naszego miasta podpisać i kolejne inwestycje, które robimy dla nas, dla Elblążan, to dla nas jest bardzo ważne i dziękuję panu marszałku za tą dobrą współpracę i myślę, że będziemy jeszcze pana marszałka niepokoić następnymi wnioskami o kolejne środki finansowe. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu marszałku.
Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz kolejny i to też nie kurtuazyjnie, a bardzo istotnie, bardzo ważne, bo mogę śmiało powiedzieć, że jest to naprawdę święto dla Elbląża. Inwestycja prawie 40-milionowa, 33 miliony dofinansowania z Unii Europejskiej, to jest chyba największy projekt, jaki w tej kadencji, w tym okresie programowania na służbę zdrowia jest przekazywany. Projekt kompleksowy. Proszę Państwa, tutaj chcę powiedzieć, że nic się nie bierze znikąd. To nie jest tak, że można pieniądze dowolnie sobie rozdawać, przekazywać. To wszystko ma swoje długoletnie przygotowanie i praktycznie cała ta kadencja tutaj prezydentury pana Witolda Wróblewskiego, ta współpraca z samorządami teraz naprawdę bardzo wyraźnie owocuje. Pierwsza rzecz to jest ZIT, ZIT-BIS, gdzie gwarancja tych środków była, ale trzeba było uzyskać konsensus w Elblągu. Trzeba było w obrębie tego obszaru funkcjonalnego przy mieście uzyskać zgodę starosty, wójtów, burmistrzów, żeby taką strategię prowadzić inwestowanie. Druga sprawa to jest zakontraktowanie wstępne, zaplanowanie prawie 10 milionów euro na służbę zdrowia, bo tych pieniędzy w całym regionie jest w tym okresie programowania niedużo, za mało, stanowczo za mało. Jest 20 milionów euro, a 10 milionów euro jest w obrębie ZIT-BIS Elbląskiego. Następna sprawa, żeby te pieniądze można było zakontraktować, dobry wniosek, tutaj wspominał pan prezydent, spełniający po prostu wymogi unijne przygotować, no to ta strategiczna, niełatwa tutaj przecież decyzja sprzed chyba roku czy półtora łączenia szpitali. To też, tu Państwo sami wiecie najlepiej, jak to przebiegało. Ta strategia po prostu teraz owocuje, bo gdyby nie było takiej kompleksowej analizy, przygotowania, pracy, to ten wniosek praktycznie nie spełniałby wymogów i ciężko by było te pieniądze przetransformować. No i oczywiście gratuluję panu dyrektorowi, całemu kompleksowi tutaj połączonego szpitala z pracownikami i wszystkimi, którzy napisali naprawdę bardzo dobry wniosek, bo to jest podstawa, żeby wniosek był dobrze zweryfikowany, najpierw formalnie, później spełniał to ocenę strategiczną, także jest to naprawdę nie tak, że pieniądze w rezerwie to już są dane. Trzeba spełnić wymogi, bo inaczej niestety nie można by było ich uzyskać. Więc jeszcze raz możecie być dumni z siebie, z tej współpracy, bo nic się nie zrobi, jeżeli nie ma konsensusu, to każdy w swoją stronę po prostu będzie różne wersje przedstawiał, tylko ten efekt trzeba uzyskać i ten efekt dzisiaj jest. Także to jest wymiar i konstrukcji ZIT-u, to jest wymiar łączenia jednostek szpitalnych, to jest wymiar wielkiej pracy tutaj konsultacyjnej pana prezydenta samorządu elbląskiego i jednostek, które z samorządem po prostu są związane, bo to jest zadanie własne gminy elbląskiej jako miasta prezydenckiego. Pewnie się jeszcze spotkamy. Mam nadzieję, że będzie powtórka dobrego wniosku szpitala wojewódzkiego i tam też są możliwe do uzyskania niemałe pieniądze, a są potrzebne, bo wiem, jakie są plany, także ja z wielką radością właśnie, żeby czasami mniej świątecznie, a bardziej tak konkretnie, rzeczowo, bo od teraz zacznie się praktycznie nowa era i tego szpitala, i zabezpieczenia medycznego po prostu mieszkańców Elbląga, okolic, naszych gmin i Mazur. Także ja serdecznie dziękuję panie prezydencie, panie dyrektorze, że możemy po prostu spełnić formalność. Dziękujemy bardzo. Przejdziemy teraz do meritum, do podpisania umowy, którą będzie sygnował pan marszałek i pan dyrektor nie rozpoczął czas.
No tu Państwo macie wizualizację. Oczywiście będzie robione w latach, bo nie zamykamy szpitala na 3 lata. Jest to dla nas naprawdę wspaniała sprawa, że nasz szpital, który ma naprawdę wspaniałą tradycję, historię, wspaniałą kadrę, będzie mógł w końcu też zrealizować bardzo, bardzo istotną rzecz dla naszego szpitala, więc wiele istotnych inwestycji, które są naprawdę niezbędne, a także wyposażyć szpital również w sprzęt, nowoczesny sprzęt, który też jest niezbędny dla prawidłowego leczenia naszego szpitala. Oczywiście ten projekt, który przygotowywaliśmy, tak jak było tutaj wcześniej powiedziane, przechodzi wiele sprawdzeń, wiele ocen. Między innymi był przygotowany wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim ten Jowisz, ten instrument oceny inwestycji w służbie zdrowia, który bardzo dobrze przeszliśmy. Później były oceny formalne i merytoryczne w Urzędzie Marszałkowskim. Tutaj też chciałbym się pochwalić, że nasz projekt uzyskał 79% maksymalnej liczby punktów, a więc jest to dosyć dobra ocena, bo już od 50% bardzo to są takie wydaje. Dobra cena, zwłaszcza że projekty inne, o których wiemy, nie uzyskały tego minimum w ostatnim czasie. Także to jest myślę, że bardzo dobra też informacja i dzięki temu właśnie otrzymaliśmy te środki na te nasze inwestycje. Oczywiście inwestycje będą realizowane zgodnie z tym, co wcześniej było ustalone. Harmonogram jest przygotowany. Zaczynamy od projektów mamy już wybranego inżyniera kontraktu, który będzie przygotowywał w tej chwili dokumentację przetargową na blok operacyjny, zaczynamy, jeżeli chodzi o oddziały, od oddziału rehabilitacji. Tak jak pan prezydent wcześniej wspomniał, będziemy to realizować w sposób taki, że po wyremontowaniu jednego oddziału będziemy remontować kolejne, przenosić do oddziału, tak żeby praca całego szpitala była zachowana, żebyśmy nie musieli po prostu niczego zamykać, żeby pacjenci również byli cały czas obsługiwani. I myślę, że to dla pacjentów też jest dobra informacja, że niczego tutaj nie będzie utrudnień. Znaczy na pewno jakieś będą, bo zaczynamy tą pracę. Jest to bardzo duża praca. Z całą pewnością jesteśmy do tego przygotowani, żeby to realizować. Ale postaramy się, żeby tych utrudnień było po prostu jak będzie. A kiedy będzie ogłoszony przetarg na tę pracę? Czy to będzie jeden przetarg na wszystko, czy będą etapy? To będzie jeden przetarg na wszystko w kilku zadaniach. Trwa główne zadanie. Jedno zadanie to jest budowa bloku operacyjnego z centralną sterylizatorną. A drugi etap to jest modernizacja oddziału w pobędu szpitala, bo łącznie remontowane będzie 10 oddziałów i 3 pododdziały, także w ramach tego projektu to jest dosyć duże inwestycje. Można tak? 10 oddziałów. Jeżeli chodzi o oddziały, to ja może pokazać wymienię te oddziały. Więc będzie tutaj remontowany oddział chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej i onkologicznej. Oddział ginekologiczny na położnicy z pododdziałem neonatologicznym, oddział otolaryngologiczny, oddział pediatryczny, tutaj w zasadzie dwa oddziały, bo dla dzieci starszych, dla dzieci młodszych, oddział chirurgii rozwoju ortopedycznej z pododdziałem chirurgii ręki oraz oddział okulistyczny, rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz oddział rehabilitacji kardiologicznej. Kiedy Państwo przewidujecie początek pracy? Przetarg, przetargiem, te procedury mogą się przeciągnąć tak?
Orientacyjny, tak, rozumiem, a jakby na pewno do nich to nie dojdzie. Orientacyjny też... Proszę Pan wie, że przetarg może się czasem przedłużyć, odwołania, to jest centrum inwestycyjne, zresztą duża inwestycja, więc podejrzewam, że się dyrektor zupełnie nie określił, bo jeszcze trzeba popatrzeć na to, że jak my robimy przetargi, to często jest jeszcze ileś pytań na etapie ogłoszenia przetargów. Ja sądzę, że tutaj poziom, jeśli chodzi o przetargi, to tutaj wspierać pana dyrektora też służbami z miasta, żeby to jak ta procedura najsprawniej przeszła. To nie jest drobna inwestycja, to jest przy tak dużym zakresie firmy też czytają specyfikacje, zadają pytania. Do wiaduktu mieliśmy kilkaset pytań. A jaki jest ostateczny termin? Bo to możemy powiedzieć. Zgodnie z planem do końca 2020 roku. Mam nadzieję, że to wszystko się uda zrealizować. Jeżeli wszystko będzie zgodne z planem, to myślę, że na początku przyszłego roku rozpoczniemy pierwsze prace inwestycyjne. Tak jak Pan prezydent wspomniał, będzie zależało też czasami niezależnie od nas. A czy w związku z tą inwestycją się powiększą jakieś oddziały? Mam na myśli to, czy będzie więcej pacjentów przyjmować na tym oddziału, czy może zmniejszą się kolejki na jakieś zabiegi docelowo? Z całą pewnością podniesie się stawek i na tym nam bardzo zależy. Na pewno podniesie się również komfort leczenia pacjentów, komfort obsługi pacjentów. Poprawimy również jakość, jeżeli chodzi o zagrożenia szpitalne, więc to wszystko będzie również bardzo mocno poprawione. Dostosujemy infrastrukturę do obecnych wymagań epidemiologicznych. Także to wszystko będzie zrealizowane. Jeżeli chodzi o oddziały, planujemy tutaj przede wszystkim, żeby w naszym szpitalu powstała takie centrum pediatryczne, to znaczy oddziały pediatryczne ze szpitala wojewódzkiego mają być przeniesione do naszego szpitala, dlatego też, jak wspomniałem, będziemy mieli nie jeden oddział pediatryczny, a dwa oddziały pediatryczne. I to na pewno zwiększy nam liczbę dużych ludzi, którzy będą szpitalu zdecydowanie. Czy jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy. Ja podziękuję przedstawicielom szpitala za udział i za przybycie. Państwa dziennikarze, tak jak zapowiedziałam, bardzo proszę jeszcze o moment poczekania. Pan marszałek będzie jeszcze wręczał nominację dwóch dyrektorów instytucji wojewódzkich. Thank you.